Jesteśmy w mojej placówce, czyli w zespole placówek oświatowych numer 3 w Międzyrzecu Podlaskim i miałam przyjemność organizacji miejskiej inauguracji roku szkolnego 2024-2025. W tym roku do naszej szkoły uczęszcza około 700 uczniów. Pierwszaków mamy 89, także są 4 klasy, największa grupa. Ogromne wyzwanie. Jest co robić z tymi dziećmi, tak? Bo wymagają i specjalnych potrzeb, żeby zaspokoić ich te specjalne potrzeby, ale także chcą się rozwijać, więc musimy tak działać, tak ich wspierać, żeby mogli i rozwijać sobie swoje zainteresowania i umiejętności, ale także zdobywać wiedzę i odnosić przede wszystkim sukcesy, bo takie sportowe, bo nasza szkoła to przede wszystkim sukcesy sportowe. Chociaż ponad 20 uczniów uzyskało nagrodę naukową, ponieważ mieli średnią powyżej 4,75 i tutaj jestem bardzo dumna, bo mieliśmy uczennicę wśród nagrodzonych, która zdobyła 100% na egzaminie klas ósmych i została laureatką konkursu przedmiotowego z języka angielskiego. Jest to Olivia Gadacji. Jestem bardzo dumna, bo z 65 uczniów, aż 45 to są moi uczniowie, tak? To są uczniowie i absolwenci szkoły podstawowej numer 3. W tym roku aż takich zmian nie będzie. Prawdopodobnie te zmiany nastąpią w przyszłym roku, tak? Mówimy o lekcji religii, która ma być w okrojonej liczbie. W tym roku jedynie podstawa programowa się zmieniła. Została okrojona, więc uczymy tych podstaw, to jest dla nas najważniejsze, to jest priorytet, ale podręczniki zostały te same. Down the number of the times. So when we got a sign from God, are we the first to call? Są to nagrody za rok szkolny 23-24, czyli za rok, który już zamknęliśmy. Teraz mamy miejską inaugurację roku szkolnego 24-25. No i taką tradycją w Międzyrzecu jest to, że najzdolniejszych uczniów i tych, którzy osiągają największe sukcesy w dziedzinie nauki, sportu i w dziedzinie artystycznej, odpowiednio nagradzamy. W tym roku nagrody przyznaliśmy 65 uczniom z terenu Międzyrzeca Podlaskiego. Na ten cel łącznie wydaliśmy nieco ponad 30 tysięcy złotych. Wiadomo, że wniosków było troszkę więcej, ale też musieliśmy dokonać pewnej kategoryzacji ze względu na wielkość tego sukcesu i osiągnięcia, więc nagrody też nie są jakby równej puli. Większe osiągnięcie, większa nagroda, mniejsze osiągnięcie, nagroda trochę mniejszej wartości. Ta rozpiętość to między 300 a 560 złotych. Myślę, że tak naprawdę to taki nasz mały międzyrzecki system motywacyjny. Myślę, że to także forma podziękowania dla dzieci za to, że tak naprawdę każdego dnia, bez względu na to, czy to jest dziedzina naukowa, artystyczna czy sportowa, muszą poświęcać masę swojego czasu, tak żeby tą swoją pasję i talent rozwijać. Więc to małe podziękowanie w imieniu mieszkańców miasta jest taką drobną nagrodą, aby ten trud im wynagrodzić. Kiedyś, kiedy chodziłem do szkoły, była taka klasa, z której okien było widać taki napis: kocham marzyć. A potem ktoś napisał małymi literami pod tym napisem: marzę kochać. Jest coś takiego, że czasami trzeba przez okno wyjrzeć, żeby zobaczyć coś, co gdzieś zapadnie w serce. I tak pomyślałem sobie, że ta gwiazda gdzieś wysoko, to, że trzeba do góry patrzeć, to jest coś, co jest bardzo mocno przez Pana Boga zaprogramowane w naszych sercach. A szkoła i nauczyciele to są od wychowania fizycznego, wychowania intelektualnego, ale także od wychowania marzeń. Od tego, żeby pomóc młodym ludziom w tym, żeby te marzenia były osiągalne. I tego Wam, moi drodzy, życzę, żebyście odbierając różnego rodzaju nagrody, odebrali, mówię teraz do nauczycieli, odebrali kiedyś w przyszłości od Pana Boga taką nagrodę za to, że młodym ludziom pokazaliście gwiazdy, pokazaliście co w życiu najważniejsze i pomogliście aspirować do tego, co piękne, co jest
przez Pana Boga dane, że nauczyliście marzyć i kochać i marzyć. Niech Wam Pan Bóg błogosławi w tym nowym roku. Thank you.